Kandydaci do klas policyjnej i piłkarskiej w trzecim liceum ogólnokształcącym w Lesznie muszą wziąć udział w próbie sprawności fizycznej. Zostanie przeprowadzona we wtorek, 24 maja. O godzinie 16 na terenie trzeciego liceum w Lesznie, dokładnie mówiąc na obiekcie boiska wielofunkcyjnego, przeprowadzimy próbę sprawności fizycznej zarówno do klasy sportowej o specjalności piłka nożna, jak i do klasy ogólnej policyjnej. Oczywiście to będą dwa różne testy, dwie różne próby sprawności w zależności od tego, który z kandydatów do której klasy będzie się rekrutował. Kandydaci do klas muszą mieć ze sobą strój i obuwie sportowe. Zachęcam wszystkich, na pewno będą to takie ćwiczenia, które wielokrotnie były w życiu wykonywane, a nam po prostu zależy na tym, by sprawdzić, czy kandydat jest po prostu sprawny.